Ten wykład rozpoczniemy w miejscu, w którym zakończyliśmy poprzedni. Odczuwam pokusę, by dokonać przeglądu wszystkiego, czego nauczyliśmy się do tej pory. Ale odeprę tę pokusę i przypomnę tylko to, na czym zakończyliśmy ostatni wykład. Zadaliśmy pytanie, dlaczego niewinne dzieci cierpią? Nie tylko niewinne dzieci, ale dlaczego ktokolwiek cierpi? Dlaczego w ogóle istnieje cierpienie i to w takiej skali? Doszliśmy do wniosku, że zdarzają się sytuacje tak zniechęcające, tak straszne i rozdzierające serce, iż nie potrafimy ich wyjaśnić. Choć nie mamy racjonalnego uzasadnienia, wiemy, że odpowiedzią na problem cierpienia jest fakt, iż Bóg nie dystansuje się od naszego bólu, ale jest z nami, gdy cierpimy. Chciałbym coś dodać do tego, o czym mówiliśmy poprzednio. Będzie to jednocześnie wprowadzeniem do tego, o czym będziemy mówić dzisiaj, czy kiedykolwiek na ziemi zapanuje sprawiedliwość. To jest dobre pytanie. Wielu ludzi przyglądających się światu chciałoby znać na nie odpowiedź. W obecnej sytuacji na świecie trudno nawet zorientować się, kto ma słuszność. Żyjemy w świecie, który jest tak niesprawiedliwy, iż narasta w nas pragnienie prawdziwej sprawiedliwości, nie politycznie poprawnej, doczesnej namiastki, ale prawdziwej sprawiedliwości. Tęsknimy za społeczeństwem, kulturą i światem, w których sprawiedliwość nie jest wyjątkiem, ale regułą. Wierzę, że Jezus jest sednem nadziei na sprawiedliwość, zarówno w tym, jak i w przyszłym świecie. Pozwólcie, że to zilustruję. C.S. Lewis, chrześcijański uczony, pisarz i filozof, dokonał ciekawego spostrzeżenia. Dotyczy ono kwestii cierpienia, ale wiąże się też ze sprawiedliwością. Lewis powiedział coś takiego. Wyobraź sobie, że czekasz w poczekalni gabinetu stomatologicznego. Czy jest na sali stomatolog? Nie chcę was urazić. Wyobraź sobie, że czekasz przed gabinetem i boli cię ząb. Załóżmy, że wartość tego bólu zęba wynosi x. A że ból jest dotkliwy, x to naprawdę dużo bólu. W skali od 1 do 10 około 9. Potrzebujesz pomocy stomatologa. Wyobraź sobie dalej, że w tej samej poczekalni czeka inna osoba, która też potrzebuje pomocy z powodu dotkliwego bólu zęba. Możesz założyć, że suma bólu w poczekalni wynosi 2x. Skoro dwie osoby odczuwają ból x, jeśli osób z takim bólem jest tam więcej, możesz stwierdzić, że matematyczna suma bólu wynosi 3, 4 czy 5 razy x. A teraz do sedna. Nikt z tych ludzi nie doświadcza bólu większego niż x. Suma bólu w poczekalni wynosi wielokrotność x, ale żadna osoba nie doświadcza więcej bólu, niż jest w stanie doświadczyć. Fakt jest taki, iż zostaliśmy stworzeni z ograniczoną zdolnością odczuwania bólu i cierpienia. Kiedy osiągamy tę granicę, straszliwie cierpimy, ale nie jesteśmy w stanie odczuć nic więcej. Nawet jeśli cierpią miliony, każdy odczuwa cierpienie tylko jednego człowieka. Ale jest jeden wyjątek.
Według Pisma Świętego, na przykład z 53 rozdziału Księgi Izajasza i podobnych fragmentów, tym wyjątkiem jest Jezus jako jednocześnie człowiek i Bóg. Jest to centralna prawda objawiona w Biblii, że Bóg w ramach przymierza z ludzkością stał się człowiekiem. Tak więc Jezus posiada nadnaturalną zdolność odczuwania cierpienia. Mówiąc obrazowo, Jego ramiona są nieskończenie szerokie. My dźwigamy na barkach tylko własne cierpienia i nieszczęścia, a kiedy przekraczają one granicę, organizm się poddaje. Dlatego na przestrzeni wieków wymyślono tortury przedłużające ból i utrzymujące ofiarę w przytomnym stanie, na przykład ukrzyżowanie. Zadawano przez nie ból trwający wiele dni, zanim udręczona ofiara w końcu umierała z wycieńczenia. Ale Jezus nie umarł wskutek ukrzyżowania. Umarł śmiercią znacznie straszniejszą i przerażającą, którą Biblia nazywa drugą śmiercią. Chodzi o to, że my potrafimy doświadczyć tylko naszego bólu. Nigdy nie poczujemy cudzego bólu zęba ani rozpaczy rozrywającej serce. Możemy jedynie współczuć innym, ale wówczas i tak odczuwamy tylko własne współczucie. Ale Bóg objawiony w ciele był w stanie odczuwać cierpienia wszystkich ludzi, ich urazy, ból i rozpacz. O tym właśnie czytamy w Księdze Izajasza, który opisał przyszłego Mesjasza. Jezus poniósł nasze smutki i cierpienia. Został ukarany dla naszego zbawienia. W Chrystusie widzimy jednocześnie Boga i człowieka, zdolnego znieść nie tylko swój ból i rozpacz z powodu grzechu, ale także cierpienie całej ludzkości. Głębia, ilość i jakość Jego cierpienia są nieobliczalne, właściwie nieskończone. Jego zdolność cierpienia jest nieskończona, gdyż jest On Bogiem, a grzech, cierpienie i śmierć są nieskończenie bolesne dla Niego. My zobojętniliśmy na grzech i cierpienie, ale Bóg jako doskonale święty, czysty i miłujący odczuwa nieskończenie wielką odrazą do grzechu i egocentryzmu, cierpiąc nieskończenie bardziej niż my. Tak więc w ukrzyżowanym Chrystusie widzimy oś zagadnienia sprawiedliwości. On jest kimś, kto może naprawdę zrozumieć i oszacować, czym jest prawdziwe cierpienie. Kiedy Jezus widzi kobietę padającą ofiarą przemocy, kraj wyniszczany przez ludobójstwo, głodujące narody, odczuwa ból nie pojedynczej osoby, ale wszystkich ludzi jednocześnie. Na krzyżu wziął całe ludzkie cierpienie na siebie. Skoro mam świadomość tego, chciałbym dzisiaj mówić o tym, jak Jezus, Mesjasz, pragnie zaprowadzić sprawiedliwość na ziemi. Jezus jest sednem Pisma Świętego. Powtarzamy to raz po raz. Ale kiedy mówimy o kwestii cierpienia i sprawiedliwości na ziemi, Jezus i to ukrzyżowany jest osią tego zagadnienia. Czy na ziemi kiedykolwiek zapanuje sprawiedliwość? Zanim odpowiemy na to pytanie, opowiem wam ciekawą historię z morałem. Ale jeszcze wcześniej chciałbym przeczytać jeden z moich ulubionych cytatów. Protestancki teolog Gregory Boyd napisał: każde wyrzucenie demonów i każde uzdrowienie, dwa rodzaje działań, które najwybitniej cechowały służbę Jezusa, wyznaczały postęp.
Jezus w swojej działalności uzdrawiał ludzi w wioskach i miasteczkach, przez które przechodził. Wielu biblistów zauważa, że Jezus więcej czasu poświęcał uzdrawianiu ludzi niż wygłaszaniu kazań. Dlatego Boyd mówi, że każde wyrzucenie demonów i każde uzdrowienie, dwa rodzaje działań, które najwybitniej cechowały służbę Jezusa, wyznaczały postęp ku ustanowieniu Królestwa Bożego ponad i przeciwko Królestwu Szatana. W przeciwieństwie do poglądów sugerujących, że choroby i zdemonizowanie w jakiś sposób służą boskim zamiarom, Jezus nigdy nie traktował tych zjawisk inaczej jak dzieła diabelskie. Uzdrawiał chorych i zdemonizowanych jako ofiary wojny. Ponadto nie akceptował ich sytuacji jako w niepojęty sposób mieszczącej się w Bożym planie, ale sprzeciwiał się jej jako czemuś, czego Bóg nie chce i czemu Boża moc powinna położyć kres. Spora część Nowego Testamentu ukazuje Jezusa ustanawiającego sprawiedliwość na ziemi. Jednak Jezus czynił to nie przez proces polityczny, lobbowanie w parlamentach świata, pisanie petycji do cesarza czy ustanawianie sprawiedliwych praw, choć i na to jest właściwe miejsce. Jezus za każdym razem, jeden przypadek po drugim, przeciwstawiał Królestwo Boże Królestwu Szatana. Wspomnieliśmy o tym krótko w poprzednim wykładzie, mówiąc o polu pszenicy. Gospodarz zasiał pszenicę, ale wśród pszenicy wyrosły chwasty. Wtedy słudzy zapytali, skąd wzięły się te chwasty? Co odpowiedział Jezus? To była jednoznaczna odpowiedź. Trzy słowa. Nieprzyjaciel to uczynił. Jaka odpowiedzialność za obecność chwastu wciąży na gospodarzu? Żadna. Nieprzyjaciel to uczynił. Winę ponosi wróg. W Ewangeliach widzimy niesamowity postęp. Boyd użył tu właściwego słowa. Postęp, w ramach którego Królestwo Chrystusa prowadzi bezpośrednią walkę przeciwko Królestwu Szatana. Z każdym uzdrowieniem chorego, nawróceniem grzesznika i uwolnieniem opętanego przez demony, Jezus odzyskuje kolejne osoby, ustanawiając Królestwo Boże na ziemi i zaprowadzając sprawiedliwość. Ustanawia sprawiedliwość w kolejnych sytuacjach, w życiu kolejnych osób i rodzin. Przytoczę jeden przykład. 13 rozdział Ewangelii Łukasza. To przykład wyjątkowy pod wieloma względami. Między innymi dlatego, że Jezus bezpośrednio konfrontuje się nie tylko z demoniczną mocą, ale także ówczesnymi przywódcami religijnymi, którzy świadomie czy nie współpracują z tą mocą. Czytamy to niezwykłe sprawozdanie od wersetu 10. Nauczał raz w szabat w jednej z synagog. A była tam kobieta, która od 18 lat miała ducha niemocy. Była pochylona i w żaden sposób nie mogła się wyprostować. Gdy Jezus ją zobaczył, przywołał ją i rzekł do niej, niewiasto, jesteś wolna od swej niemocy. Włożył na nią ręce, a natychmiast wyprostowała się i chwaliła Boga. Jezus dokonał tego cudu nie po to, by się popisać i wzbudzić podziw. Był przejęty współczuciem i bólem na widok zdeformowanej kobiety. Przywołał ją więc i oznajmił jej uwolnienie od choroby. Jezus najczęściej uzdrawiał po cichu, w taki sposób, by nie wzbudzać sensacji. Przejęty współczuciem uzdrowił kobietę w synagodze, ale siłą rzeczy zwróciło to uwagę obecnych. Czytamy dalej. Lecz przełożony synagogi oburzony tym, że Jezus w szabat uzdrowił, rzekł do ludu, jest sześć dni, w których należy pracować, w te więc przychodźcie i leczcie się, a nie w dzień szabatu. Pan mu odpowiedział, obłudnicy, nazwał ich aktorami obracającymi religię w żart.
Czyż każdy z was nie odwiązuje w szabat wołu lub osła od żłobu i nie prowadzi, by go napoić? I najważniejsze zdanie w wersecie 16. A tej córki Abrahama, którą szatan 18 lat trzymał na uwięzi, nie należało uwolnić od tych więzów w dzień szabatu? Zatrzymajmy się przy tych kilku słowach. Którą szatan trzymał na uwięzi. Jeśli te słowa porównamy ze słowami nieprzyjaciel to uczynił, wówczas otrzymamy zasadniczy biblijny obraz przyczyny niesprawiedliwości i cierpienia na ziemi. Jezus nie ponosi odpowiedzialności za istnienie chwastów w ogrodzie, czy ciężki stan, w jakim znalazła się chora kobieta, ale bierze na siebie obowiązek jej uzdrowienia. Jego odpowiedź składa się z dwóch zdań. Nieprzyjaciel to uczynił oraz którą szatan trzymał na uwięzi. Jest to przykład tego, o czym pisze Boyd i o czym napisali ewangeliści. Jezus szedł od wsi do wsi, od miasta do miasta, od domu do domu, ustanawiając przebaczenie i sprawiedliwość w życiu poszczególnych ludzi. W ten sposób odzyskiwał terytorium Boga. Dlatego w Nowym Testamencie widzimy radykalny konflikt między Królestwem Bożym a Królestwem Szatana. Dzięki Jezusowi każde starcie w tym konflikcie było zwycięskie dla Królestwa Bożego. Sprawiedliwość była przywracana, ludzie byli uzdrawiani, a Mesjasz był pośrodku tego wszystkiego. Podsumowując to, co powiedzieliśmy wcześniej, możemy zauważyć, że w końcu Jezus wyniósł pragnienie uzdrowienia i sprawiedliwości do takiego poziomu, iż na krzyżu wziął całą niemoc świata, cały bunt, cały grzech na swoje nieskończenie potężne ramiona, a następnie umarł śmiercią, na którą nie zasługiwał i której my nie możemy zrozumieć. Doświadczył głębi cierpienia, nie dającej się opisać słowami. I właśnie dlatego, choć nie mamy odpowiedzi w każdej sytuacji, możemy wskazać Jezusa każdemu cierpiącemu człowiekowi, który doświadcza bólu X, a następnie zapewnić: Bóg rozumie twój ból. Wie, co znaczy cierpieć, bo nie zdystansował się od cierpienia i nie współczuł nam jedynie z dalekiego nieba. Nowy Testament uczy, że Bóg jest z nami, pośród nas. Więcej, Bóg stał się jednym z nas. Doświadczył tego, czego my doświadczamy. Żył naszym życiem i odczuwa nasze cierpienie. Spośród wielu historii, które mógłbym przytoczyć, wybrałem historię statku niewolniczego La Amistad. Jest to historia pełna grozy. W 1839 roku statek ten wypłynął z Hawany na Kubie z 53 niewolnikami pod pokładem. W tym mrocznym okresie historii świata sprzedawano, kupowano ludzi na targach jak bydło. Trudno nam to sobie dzisiaj wyobrazić. Jednak prawo dozwalało sprzedawać jedynie tych niewolników, którzy urodzili się w niewoli. Zakazane było chwytanie wolnych mieszkańców zachodniej Afryki i sprzedawanie ich w niewolę. La Amistad stanowił ciekawy przypadek. Handlarze i właściciele niewolników z tego statku twierdzili, że urodzili się oni na Kubie i mieli zostać sprzedani na kontynencie. When in fact, actually a very interesting thing happened.
Jeden z niewolników, Joseph Cinque, zdołał się wyswobodzić z kajdan, uwolnił pozostałych niewolników i przeprowadził udany bunt. Wszyscy handlarze na statku zostali zabici. Pozostawiono przy życiu tylko kapitana i nawigatora, nakazując im odwieźć uprowadzonych tam, gdzie się urodzili. Nie na Kubę, ale do zachodniej Afryki, skąd ich porwano. Choć kapitan i nawigator, będąc Portugalczykami, nie mogli się porozumiewać z buntownikami w żadnym języku, zrozumieli, że ci chcą płynąć na wschód. Obawiając się o swoje życie, skierowali statek na północ ku Stanom Zjednoczonym, zachowując przy tym odpowiednio dużą odległość od wybrzeża. East toward Africa, they began to sail north, but they stayed far enough off the coast of the United States that the United States couldn't be seen. So sort of sailing up the coast and over time. Buntownicy szybko zorientowali się, że nie płyną we właściwym kierunku. To, co wydarzyło się później, miało przejść do historii jako jedno z najbardziej zdumiewających zdarzeń w dziejach amerykańskiego sądownictwa. Pod koniec roku statek przypłynął w pobliże portu na Long Island w Nowym Jorku. Został zauważony przez załogi dwóch amerykańskich okrętów. Ku swojemu zdumieniu marynarze odkryli, że na statku jest dwóch Portugalczyków i ponad 50 Afrykańczyków, z którymi nie sposób się porozumieć. And so they basically steer them into harbor. Okay, come with us into harbor. Well, the slaves are arrive. They can't speak. They can't communicate. And so the United States statek przycumował w porcie. Lokalne władze, nie wiedząc, co począć z rzekomymi niewolnikami, nakazały osadzenie ich w więzieniu. W krótkim czasie szereg osób i instytucji zaczęło zgłaszać swoje prawa do nich. Portugalczycy twierdzili, że są ich własnością. Amerykańscy marynarze domagali się wydania im niewolników na podstawie prawa morskiego. Władze twierdziły, że skoro przyjęły niewolników, to mają prawo ich zatrzymać, zaś abolicjoniści zażądali ich uwolnienia. Rozgorzał spór o dalszy los tych ludzi, którzy jeszcze niedawno byli wolnymi mieszkańcami zachodniej Afryki, a teraz wbrew swojej woli znaleźli się na Long Island w Nowym Jorku. Nie mogli nawet skutecznie wypowiedzieć się w swojej sprawie z powodu bariery językowej. Na podstawie ich historii Steven Spielberg nakręcił film zatytułowany nazwą statku La Amistad, co znaczy przyjaźń. W filmie możemy zauważyć, jak w miarę trwania procesu sądowego w tej sprawie narastało poczucie frustracji i niesprawiedliwości. Oglądając ekranizację tej historii, mamy ochotę zawołać: czy nie było tam nikogo, kto rozumiał podstawy sprawiedliwości? Czy nikt nie widział, jak należało postąpić w takich okolicznościach? Sąd obradował, a biedni Afrykańczycy siedzieli na sali i nic z tego nie rozumieli. Wiedzieli tylko, że nadal są w kajdanach, podczas gdy dawno powinni byli wrócić do ojczyzny. Spielberg dołożył starań, by film był wierną ekranizacją historycznych wydarzeń. Jedna ze scen w filmie ukazuje kulminację poczucia frustracji i niesprawiedliwości. Zanim sprawa trafiła do Sądu Najwyższego, Joseph Cinque, przysłuchując się obradom lokalnego sądu, zaczął przyswajać sobie podstawowe angielskie słowa. Zrozumiał, że tym, czego potrzebują, jest wolność. Podczas kolejnego posiedzenia sądu wstał z brzękiem kajdan, którymi był skuty wraz z towarzyszami niedoli, i zaczął powtarzać raz za razem: dajcie nam wolni. Był to jedyny głos rozsądku w całym sądzie. Ten jeden głos wyraźnie domagał się sprawiedliwości, tego, co słuszne w tej sytuacji. Oczywiście usiłowano go uciszyć, grożąc mu oskarżeniem o zniewagę sądu, ale on rozumiał tylko tyle, że jest w kajdanach, a pragnie wolności, by wrócić do swojego kraju, z którego został przemocą uprowadzony. Dajcie nam wolni!
Po długim procesie w 1841 roku sprawa trafiła wreszcie do Sądu Najwyższego jako jedna z najdziwniejszych spraw w dziejach. Nie kto inny jak John Quincy Adams, szósty prezydent Stanów Zjednoczonych, syn Johna Adamsa, wystąpił jako obrońca. Możecie przeczytać zapis jego wystąpień przed Sądem Najwyższym. Przemawia przez nie pięknie głos rozumu, rozsądku i wolności. Głos Bożego natchnienia. Adams podkreślał, że nie wolno tak postępować. Nie jest stosowne, by jeden człowiek zniewalał drugiego. Manipulował nim, stosował wobec niego przymus. Wzywał do uwolnienia tych ludzi i odesłania ich do domu. Udowodnił na podstawie dokumentów znalezionych na statku, że ci ludzie nie urodzili się na Kubie, a metryki ich pochodzenia zostały sfałszowane, by nadać pozór legalności ich sprzedaży, co i tak nie czyniło jej etyczną. W końcu udowodniono, że ludzie ci nie są niewolnikami. Adams wygrał sprawę, a oni wrócili do Sierra Leone po wielu latach spędzonych w areszcie jako ofiary rażącej niesprawiedliwości. Jest to jedna z tych spraw, w których większość z nas, zwykłych ludzi, na pierwszy rzut oka wie, że słuszność jest oczywista. Ale skoro kwestie sprawiedliwości bywają tak oczywiste, dlaczego na ziemi jest tak dużo niesprawiedliwości wśród ludzi i narodów? Dlaczego wciąż musimy ulegać frustracji z tego powodu? Bóg nie stworzył nas po to, byśmy zniewalali innych lub sami ulegali zniewoleniu. Stworzył nas, byśmy zachowywali łączność, budowali więzi i wykazywali kreatywność. Kiedy w Edenie Bóg powiedział, uczyńmy człowieka na obraz nasz, Ojciec, Syn i Duch Święty jako Bóg miłości, który jest Bogiem więzi, stworzyli Adama i Ewę, dając im zdolność wydawania potomstwa. Jako istoty społeczne stworzyli istoty społeczne, jako rodzina stworzyli rodzinę na swój obraz. Więź między Ojcem, Synem i Duchem Świętym nie jest czymś formalnym. Jest to więź przymierza. Jest to bardzo ważne. W pierwszym wykładzie zadaliśmy pytanie, czym jest Biblia? Przeszliśmy przez siedem rozdziałów Biblii. Przed stworzeniem, stworzenie, upadek, przymierze, przymierze z Mesjaszem, Kościół, nowe stworzenie. W samym środku tych siedmiu rozdziałów znajduje się pojęcie stworzenia. Cała Biblia jest osnuta wokół pojęcia stworzenia. Jest ku temu dobry powód, mianowicie Bóg w swojej naturze ma więź przymierza. Powtórzmy to. Całe Pismo Święte jest oparte na pojęciu przymierza, wzajemnej umowy, gdyż sam Bóg ma więź przymierza. Więź między Ojcem, Synem i Duchem Świętym nie polega na identyczności ról, ale ich uzupełnianiu się. Syn odgrywa rolę nieidentyczną z rolą Ojca czy rolą Ducha. Duch odgrywa rolę w ramach więzi przymierza, a jego rola jest odmienna od ról Ojca i Syna. Tak samo rola Ojca jest inna niż rola Syna i Ducha. Ich role się uzupełniają, a tożsamości są ze sobą spójne, ale każdy z nich dochowuje wierności przymierzu, aby mogło ono funkcjonować. Nawiasem mówiąc, przypomina mi to małżeństwo, które także jest więzią przymierza. Mężczyzna ma swoją rolę, kobieta swoją, a dzieci swoje role. Kiedy wszyscy spełniają swoje role w ramach rodziny, wówczas panuje miłość, dobroć, cnota i szczęście. Zgadzacie się z tym? Kiedy Bóg nie jako jakaś tam więź, ale jako więź przymierza, nacechowana szacunkiem, wzajemnością i zaufaniem, czyni coś na swój obraz, to tworzy to jako rodzinę związaną więzią przymierza na jego obraz. W tej rodzinie wszyscy są równi. Wszyscy są jacy? Wszyscy są równi fundamentalną równością. Jest to tak intuicyjne, iż założyciele Stanów Zjednoczonych i wielu innych krajów wiedzieli, że ten fakt jest oczywisty. Innymi słowy, intuicyjnie potwierdzalny.
Oczywiste jest to, że wszyscy ludzie stworzeni są równi wobec Boga. Ciekawe, że ci, co pisali te słowa, sami mieli niewolników. Tak więc było to dla nich oczywiste intelektualnie, ale ich praktyka nie nadążała za ich myślą. Jednak my wiemy, że podobnie jak w rodzinie, w bóstwie, Ojciec, Syn i Duch Święty są równi co do swojej natury. Ale to nie wyklucza zróżnicowania ról w ramach więzi przymierza. Mężczyzna nie jest więcej warty niż kobieta, a kobieta nie jest więcej warta niż mężczyzna, ale ich role są różne. Ojciec nie jest ważniejszy w planie zbawienia niż Jezus, a Jezus nie jest ważniejszy niż Duch Święty. Każdy z nich odgrywa niezbędną rolę w zarządzaniu wszechświatem i w realizacji planu zbawienia. Skoro ludzkość jest stworzona na obraz tej boskiej rodziny, cechującej się więzią przymierza i zaufania, żaden człowiek nie jest stworzony po to, by niewolić innych albo być przez innego zniewolony. Bóg nie stworzył nas jako niewolników czy właścicieli niewolników, ale jako istoty twórcze, zdolne do więzi i komunikacji na Jego obraz. Nie widzimy zniewolenia, przymusu ani manipulacji w bóstwie, a więc nie powinniśmy tego tolerować w naszych społecznościach i rodzinach, jeśli naprawdę jesteśmy stworzeni na Jego obraz. Bóg nie powołał nas do zniewalania waszych dzieci przez przymus i manipulację, ale byście pozyskiwali wasze dzieci, wciągali je w więź z wami, przywiązywali do siebie. Widzicie różnicę? To bardzo ważne. Wielu rodziców nie rozumie tej różnicy, bo sami byli niewoleni przez rodziców. Rób tak. Dlaczego? Bo tak mówię. Za nieposłuszeństwo byliśmy karani, nierzadko biciem czy klapsami. Nie twierdzę, że w rodzinie nie ma miejsca na środki dyscypliny, ale jeśli nasze rodziny mają być naprawdę na obraz Boga, nie mogą być oparte na zniewoleniu, przymusie i manipulacji, ale na wzajemnym zaufaniu, szacunku, pozyskiwaniu do więzi przymierza. Czujecie różnicę? Wróćmy do La Amistad. Ciekawa rzecz wydarzyła się po latach. W 1868 roku papież Pius X zwołał Sobór Watykański. Sobór ten pod wieloma względami dokonał przełomów w katolickiej teologii i eklezjologii. Ale najważniejszą zmianą było przyjęcie doktryny o nieomylności papieskiej. Doktryna ta w zasadzie zakłada, że kiedy papież przemawia ex cathedra, czyli jako głowa kościoła, wówczas jest wolny od możliwości popełnienia błędu, gdyż jest pełen ducha. Oznacza to, że przy zachowaniu pewnych warunków papież miałby gwarancję nieomylności. Bardzo ciekawa doktryna. Mężczyzna przedstawiony na tej ilustracji miał dość długie nazwisko. John Emmerich Edward Dalberg Acton. Krótko nazywany Lordem Actonem. Był on angielskim katolikiem, historykiem, politykiem i pisarzem. W odpowiedzi na proponowaną na Soborze Watykańskim doktrynę o nieomylności papieskiej, Acton i wielu innych katolików powiedziało: nigdy w życiu. Jako wierni katolicy odrzucali pogląd, iż jakakolwiek istota ludzka miałaby być wolna od błędów. Tak więc w 1870 roku Lord Acton udał się do Rzymu i przedstawił szereg argumentów przeciwko przyjęciu, jak stwierdził, groteskowego pomysłu, by ktokolwiek z ludzi, w tym nawet papież, miał być nieomylny pod jakimkolwiek warunkiem. W liście do innego uczonego swego przyjaciela napisał o swoich obiekcjach. Gdy przeczytam pewną część cytatu, który zamierzam przeczytać, wielu z was dokończy go z pamięci. Przeczytam pełen kontekst tego fragmentu. Pamiętajcie, że Lord Acton pisał to przeciwko doktrynie, według której człowiek może posiadać absolutną władzę i absolutną nieomylność, tak iż po prostu nie może popełnić błędu. Oto co napisał. Nie mogę przyjąć waszej kanonicznej zasady, iż mamy sądzić papieża i króla inaczej niż innych ludzi.
Z góry zuchwale zakładając, że nie są w stanie zbłądzić. Jeśli mielibyśmy cokolwiek zakładać, to raczej w drugą stronę, przeciwko dzierżącym władzę. Tym więcej, im większą władzę dzierżą. Władza skłonność sprawia ku zepsuciu, zaś absolutna władza psuje absolutnie. Zapamiętajcie to. Władza skłonność sprawia ku zepsuciu w nas, bo jesteśmy upadłymi ludźmi. Absolutna władza psuje zaś absolutnie, z całą pewnością. Uważajcie, co napisał dalej. Ludzie wielcy to niemal bez wyjątku ludzie źli. Nie ma większej herezji nad tym, iż urząd uświęca tego, kto go sprawuje. Nie sądźcie, że skoro zostaliście wybrani na urząd, na przykład starszego zboru, pastora czy diakona, to tylko z tego powodu jesteście święci. Podobnie, jeśli zostaliście wybrani na stanowisko radnego czy posła, nie czyni to was innymi ludźmi. Acton twierdzi, że nie ma większej herezji. Jeśli bylibyście skorumpowani przed wyborem na urząd, to będziecie nadal skorumpowani. Jeśli byliście nieuczciwi, nadal będziecie nieuczciwi. Nic w samym urzędzie czy stanowisku nie czyni was bardziej uświęconymi. Zaraz dojdziemy do czegoś zupełnie zdumiewającego. Nie ma większej herezji nad tym, iż urząd uświęca tego, kto go sprawuje. Powiesiłbym zepsutych, morderczych przywódców wyżej niż Hamana ze względu na oczywistą sprawiedliwość. Musimy dobrze zrozumieć to przesłanie Lorda Actona. Mówi on, że jeśli da się człowiekowi władzę i możliwość zniewalania innych, bardzo często będzie korzystał z tego w sposób totalitarny i tyrański. Nie będę czekał do końca i przedstawię wam wniosek od razu. To twierdzenie jest prawdą z jednym wyraźnym wyjątkiem, a tym wyjątkiem jest Bóg. Kiedy ludzie stają się coraz silniejsi, ich skłonność do zepsucia wzrasta, bo wydaje im się, że mogą robić to, co im się podoba. Uważają się za suwerenów, nie odpowiadających przed nikim. Ale Bóg naprawdę jest suwerenem i posiada realną władzę. Nie jakąś tam iluzoryczną władzę daną przez ludzi, ale władzę nad materią i energią. Jest Bogiem. Jednak Jego absolutna władza nie czyni Go absolutnie zepsutym, ale absolutnie pokornym. On nie stał się pokornym. Zawsze taki był. Oto mamy niezwykły, przepiękny obraz najpotężniejszej istoty we wszechświecie, jako jednocześnie najpokorniejszej, najłaskawszej, najofiarniejszej i najsprawiedliwszej. W 1971 roku na Uniwersytecie Stanforda przeprowadzono serię słynnych eksperymentów zwanych stanfordskimi eksperymentami więziennymi. Profesor Philip Zimbardo zaprosił 24 studentów uczelni do udziału w eksperymencie podczas długiego weekendu. Co czwartemu studentowi przydzielono rolę strażnika, a pozostałym rolę więźniów. Następnie badacze powiedzieli, dziś mamy czwartek, zaczyna się długi weekend, wrócimy we wtorek, zachowujcie się grzecznie. Żadnych dodatkowych instrukcji. Pewien komentator bardzo oględnie opisał to, co stało się potem. Studenci wczuli się w rolę znacznie silniej niż spodziewał się tego Zimbardo. W rzeczywistości po 48 godzinach wezwano policję i cały eksperyment trzeba było przerwać. Dlaczego? Czy w budynku wybuchł pożar? Nie. Dlatego, że strażnicy zaczęli pomiatać więźniami, nękać ich i poddawać psychicznym torturom, choć dobrze wiedzieli, że wszyscy są po prostu zwykłymi studentami. Okazało się, że jeśli przydzieli się ludziom rolę i zdejmie z nich odpowiedzialność, pozwalając im działać w dowolny sposób, to wykorzystując otrzymaną władzę, będą dręczyć innych i przejawiać demoniczne okrucieństwo. Dlatego eksperyment musiał zostać przerwany. Zimbardo napisał potem fascynującą książkę. Jej tytuł brzmi Efekt Lucyfera.
pod tytuł objaśnia, jak dobrzy ludzie stają się źli. Możemy sobie teraz pomyśleć, ci studenci chyba postradali rozum. Co ten Pius X sobie myślał? Co to za ludzie, ci handlarze niewolników? Zimbardo spostrzegł to, co zostało wskazane także w Piśmie Świętym, mianowicie, że każdy ma to coś, co czyni człowieka złym. Gdybyście znaleźli się w sytuacji, w której mielibyście zupełną władzę nad drugim człowiekiem, istnieje duże prawdopodobieństwo, że wykorzystalibyście tę władzę w straszliwy sposób. Badania wykazują, że nie tylko źli ludzie robią złe rzeczy, ale także zwykli ludzie robią złe rzeczy, kiedy znajdą się w sytuacji, w której oczekuje się od nich robienia złych rzeczy. Mamy kolejny przykład z 2004 roku, skandal w więzieniu Abu Ghraib w Iraku. Oni polecili strażnikom więziennym wydobywać przemocą informacje od więźniów, upokarzać ich i nękać. Pozornie normalni ludzie zaczęli się dopuszczać najbardziej upadlających, potwornych czynów na więźniach. Dlaczego? Bo mogli. Pozwolono im na to. Pismo Święte identyfikuje zarazek buntu i egoizmu zaszczepiony w sercu każdego człowieka. Przeczytam wam jeden z niepochlebnych opisów ludzkości sporządzony przez samego apostoła Pawła. W 3 rozdziale listu do Rzymian napisał: nie ma ani jednego sprawiedliwego, nie masz, kto by rozumiał, nie masz, kto by szukał Boga. Wszyscy zboczyli, razem stali się nieużytecznymi. Nie masz, kto by czynił dobrze, nie masz ani jednego. Grobem otwartym jest ich gardło, językami swoimi knują zdradę, jad żmii pod ich wargami, usta ich są pełne przekleństwa i gorzkości, nogi ich są skore do rozlewu krwi, spustoszenie i nędza na ich drogach, a drogi pokoju nie poznali, nie ma bojaźni Bożej przed ich oczami. Czytając to możemy odczuć pokusę, by pomyśleć, co za banda wynaturzeńców, co to za ludzie. Wiecie, co odpowiadają? Paweł, historia, nauka? To wy. To ja. Jesteśmy do gruntu zepsuci. To właśnie chciał uświadomić innym Lord Acton. Kiedy masz do czynienia z ludźmi do gruntu zepsutymi, egoistycznymi, władza nad innymi, skłonność sprawia ku zepsuciu, a tym bardziej władza absolutna. Jak kończą się wszelkie dyktatury? Nigdy nie było żadnej prawdziwie dobroczynnej dyktatury. Dyktatorzy zawsze nabierają coraz głębszego poczucia własnej wyższości i potęgi. Dotyczy to wszystkich, z wyjątkiem samego Boga. Ma on całkowitą i absolutną władzę nad całym wszechświatem, a jednak będąc najpotężniejszą istotą, pozwolił się przybić do krzyża. Poddał się najpaskudniejszej rzymskiej torturze. Co on tam robi? Otóż sprawuje zupełnie innego rodzaju władzę. Nie władzę opartą na sile i potędze, ale władzę charakteru. Władzę miłości, która nie stosuje przymusu, ale pociąga. Zaprasza nas do miłowania Go i ufania Mu. Bóg mógł zniszczyć szatana tak łatwo, jak ja rzuciłem ten przedmiot na podłogę. Gdyby chodziło tylko o siłę, w jednej chwili byłoby po sprawie. Ale Bóg pragnie przyciągnąć zbuntowane stworzenie z powrotem do siebie. Nie siłą Jego natury, ale pięknem Jego charakteru. Ten Bóg, jak należało się spodziewać, ustanowił standard postępowania, instrukcję korzystania z naszej wolności. Tym standardem jest prawo Boże. Jesteśmy tu blisko stolicy, więc stosowną rzeczą będzie cytat z George'a McDonalda. Z natury polityki wynika, że nie wybiera się najlepszych. Najlepsi nie chcą rządzić bliźnimi. Chcielibyśmy, żeby rządzili nami najlepsi, ale polityka to uniemożliwia, bo najlepsi ludzie nie chcą rządzić innymi. Jest to stwierdzenie faktu mające polityczne implikacje. Ludzie, którzy to zrozumieli, jak Thomas Jefferson, wyrażali to na przykład tak. Ta władza panuje najlepiej, która panuje najmniej.
Najlepsza władza to nie ta, która stosuje przymus i manipulację oraz uzależnia ludzi od siebie, ale ta, która współpracuje z ludźmi dla wspólnego dobra. Z ludu dla ludu i przez lud. Jest to radykalna zasada, ale także biblijna. Kiedy dbamy o siebie nawzajem w naszej społeczności, nie potrzebujemy, by ktoś nas przymuszał i popychał. Niestety, w upadłym stanie ludzkości taki system jest niemal niemożliwy do osiągnięcia. Bóg dał Kościołowi prawo. Pojęcie prawa kojarzy się z obowiązkiem i odpowiedzialnością. Jednak chciałbym zasugerować, że najważniejsze w prawie Bożym nie są zobowiązania, ale możliwości. Bóg nadał prawo jako standard moralny. Nie po to, by ograniczyć nas zbędnymi przepisami, ale by dać nam możliwość życia takiego, do jakiego zostaliśmy stworzeni. Sednem tego prawa jest zasada miłości. W 13 rozdziale listu do Rzymian apostoł Paweł zapisał ciekawe spostrzeżenie dotyczące prawa Bożego. Nikomu nie bądźcie nic dłużni poza wzajemną miłością. Kto bowiem miłuje bliźniego, wypełnił prawo. Kto miłuje, wypełnia prawo. Albowiem przykazania: nie cudzołóż, nie zabijaj, nie kradnij, nie pożądaj i wszystkie inne streszczają się w tym nakazie: miłuj bliźniego swego jak siebie samego. Miłość nie wyrządza zła bliźniemu, przeto miłość jest doskonałym wypełnieniem prawa. Jezus mówi dokładnie to samo. W 22 rozdziale Ewangelii Mateusza czytamy, że ktoś zapytał Jezusa, jakie jest najważniejsze przykazanie w prawie. Rabini uczyli, że Stary Testament zawiera 612 przykazań. Pytający chciał wiedzieć, które z tych 612 jest najważniejsze. Jezus odpowiedział bez zastanowienia. Będziesz miłował Boga całym sercem i myślą i duszą, a po drugie będziesz miłował bliźniego jak samego siebie. Czy to nie dziwne przykazanie? Największe przykazanie: będziesz miłował. Nie są to przykazania zdefiniowane jako obowiązek, ale jako możliwość życia takiego, do jakiego Bóg nas stworzył. Dlatego Jezus powiedział: jeśli Syn was wyzwoli, prawdziwie wolnymi będziecie. Wolnymi nie po to, by żyć według reguł Królestwa Ciemności i Szatana, czy własnych egoistycznych zasad, ale w prawdziwej wolności, by żyć zgodnie z naszym powołaniem. Prawdziwa wolność nie polega na robieniu wszystkiego, co komuś przyjdzie do głowy. Taka wolność byłaby przekleństwem, zniewoleniem przez własne egoistyczne pragnienia. Prawdziwa wolność jest możliwa, kiedy zostajemy odkupieni, by żyć zgodnie z Bożym przeznaczeniem. Sednem takiego życia są miłość i więzi, które nadają życiu znaczenie. Niedawno poproszono mnie, bym napisał esej o sensie życia. Pomyślałem, to łatwe. Wystarczy mniej niż 100 słów. Ostatecznie zmieściłem się w 500. Zdefiniowanie sensu życia jest łatwe. Miłować i być miłowanym. Wiemy to intuicyjnie. Miłować i być miłowanym. Miłowanie i bycie miłowanym to cel i sens życia. Dlatego Paweł mówi, że wypełnieniem prawa Bożego jest miłość. Dlatego Jezus mówi, że najważniejsze przykazanie to miłowanie Boga ponad wszystko i bliźniego jak samego siebie. Na tych dwóch przykazaniach opiera się całe prawo i nauczanie proroków. W Dekalogu pierwsze cztery przykazania dotyczą miłowania Boga. Przyjrzyjmy się tym przykazaniom w nietypowy sposób. Pierwsze przykazanie brzmi: nie będziesz miał oprócz mnie żadnych bogów. Nie jest to surowy nakaz wynikający z zaborczości, ale zaproszenie miłującego Stwórcy, który jak ojciec i przyjaciel prosi nas, byśmy go miłowali.
Kiedy przed laty pobieraliśmy się z moją żoną, pastor zapytał, czy bierzesz tę kobietę za żonę? Wziąć kogoś znaczy mieć kogoś na wyłączność. Mieć jego uczucia i darzyć go wyjątkowymi uczuciami. Podobnie Bóg mówi, nie będziesz miał oprócz mnie żadnych bogów. That there are no other women before this woman, that there are no other men before this man. Give him, give her your undivided affections. You will have no other gods before me. Do drugiego przykazania. Nie będziemy go cytować w całości. Zakazuje ono używania wizerunków w celu oddawania czci Bogu. W tym przykazaniu Bóg definiuje właściwie posługiwanie się naszym ciałem. Give me your body. Bóg dał nam nasze ciało jako dar i pragnienie, byśmy naszym postępowaniem oddawali Mu cześć. Ciekawą rzeczą jest to, że w języku hebrajskim przykazania dekalogu nie brzmią jak nakazy, ale bardziej jak obietnice. Niegdyś żyłeś w taki sposób, ale możesz żyć inaczej, jeśli tylko zechcesz, bo teraz masz do tego moc. Nie będziesz miał oprócz mnie żadnych bogów. Dziękuję za tę obietnicę. Nie będziesz się kłaniał bożkom i czcił ich. Dziękuję za uwolnienie z niewoli bałwofalstwa. Trzecie przykazanie brzmi, nie będziesz wzywał imienia Jahwe, Boga Twego, nadaremnie. Nadaremnie wzywamy Boga ustami, kiedy mówimy jedno, a czynimy coś innego. Bóg mówi, oddaj mi swoje usta, swoje słowa. W czwartym przykazaniu czytamy, pamiętaj o szabacie, niech to będzie dla Ciebie dzień święty. Sobota dotyczy czasu. To przykazanie wyróżnia się wyraźnie wśród pozostałych. Po pierwsze, jest długie, po drugie, jest bardzo szczegółowe. W kolejnym wykładzie będziemy mówić o sobocie w sposób zupełnie nowy dla wielu z Was. W tym przykazaniu Bóg prosi nas o nasz czas. Tak więc w kolejnych przykazaniach Bóg prosi o nasze uczucia, ciało, słowa i czas. Jest to język wskazujący na więź. Jeśli w więzi z drugim człowiekiem odmawiacie mu jednej z tych czterech wartości, wówczas więź się rozpada. Na tych czterech elementach budowana jest więź. Jeśli w małżeństwie brakuje uczuć, nie będzie ono funkcjonować właściwie. Podobnie, jeśli jedno z małżonków będzie mieszkać w Szczecinie, a drugie w Lublinie. Może są tacy, którym odpowiada taki związek, ale ja do nich nie należę. Chciałbym być blisko mojej żony tak często, jak to możliwe, chyba częściej niż ona by tego chciała. Jeśli mam być szczery. Czy naprawdę to powiedziałem? Chyba tak. No cóż, mówię jak jest. Czuję się trochę zażenowany. Muszę się z tego otrząsnąć. Napiję się wody. Moja żona pewnie teraz obmyśla zemstę na mnie. Wracając do tematu. W małżeństwie oddajemy sobie nawzajem uczucia, ciało i słowa. Nie wystarczy kochać i lubić. Trzeba jeszcze o tym mówić. Inaczej nic z tego nie będzie. Dlatego mówimy, ślicznie dzisiaj wyglądasz, ładnie ci w tej sukience, jesteś piękna. Jest wiele ładnych kobiet, ale ty jesteś najpiękniejsza. To naprawdę się liczy, słowa. Czy mam rację, drogie panie? Kto z was czytał książkę Gary'ego Chapmana o pięciu językach miłości? Bardzo dobra książka. Autor pisze m.in. o słowach uznania. Kiedy zapytacie mężczyzn, jaki jest ich język miłości, odpowiadają. Słowa uznania i fizyczny kontakt. Kobiety zazwyczaj mówią spędzanie czasu razem i służenie sobie nawzajem. Quality time and acts of service. Mow the lawn.
skoś trawnik i spędź czas z rodziną. Nawiasem mówiąc, mógłbym streścić całą książkę Chapmana w niespełna 100 słowach. W końcu każda więź wymaga poświęcenia czasu, spędzania czasu razem. Przed laty przeczytałem artykuł, który dużo mnie nauczył jako męża i ojca. Nosił on tytuł Mit jakościowego spędzania czasu. Autor napisał, że nie ma czegoś takiego jak jakość czasu. Liczy się ilość. Dzieciom jest wszystko jedno, czy są na wycieczce w Disneylandzie, czy bawią się w kałuży. Dzieci potrzebują, byś spędzał czas z nimi. Muszą być z rodzicami. Tydzień wakacji na Hawajach raz do roku ma swoje znaczenie. Ale bardziej liczy się spędzanie czasu na co dzień, zwykły spacer, spędzanie czasu razem. Bóg mówi, tak jesteście stworzeni. Prawdziwa wolność i prawdziwa sprawiedliwość są możliwe, kiedy żyjemy zgodnie z zasadą miłości, bo Bóg jest miłością, a miłość jest wypełnieniem prawa. Niektórzy grzmią, dziesięć przykazań ogłoszone z Synaju głosem potężnym. Czyńcie je i bądźcie szczęśliwi. Nie! Bóg mówi, daj mi swoje uczucia, ciało, słowa i myśli, i czas, a będziesz naprawdę szczęśliwy. Twoje życie będzie lepsze. Prawdziwa wolność nie jest efektem wymuszonego posłuszeństwa wobec kogoś, kto przeraża swoją potęgą, ale ochoczego posłuszeństwa wobec tego, który pociąga nas do siebie pięknem swojego charakteru. Chrześcijańskie życie nie jest spełnianiem listy nakazów, ale korzystaniem ze wspaniałych możliwości. Nie jest mozolnym wypełnianiem przykazań, ale możliwością życia w sposób, do jakiego Bóg nas stworzył. Jest to życie dla innych, służenie bliźnim, miłowanie, ofiarność. Prawdziwe szczęście to służenie innym, a nasze życie nie obraca się jedynie wokół nas. Czy na ziemi zapanuje sprawiedliwość? Tak, i stanie się to dzięki Mesjaszowi. Jednak nie stanie się to powszechnie na tym świecie, a na ziemi odnowionej, kiedy sprawiedliwość zapanuje niepodzielnie. Mówi o tym jeden z moich ulubionych fragmentów z 42 rozdziału Księgi Izajasza. Sprawiedliwość i prawość zapanują, ale jedynie dzięki Mesjaszowi. Oto sługa mój, którego popieram, mój wybrany, którego ukochała moja dusza. Natchnąłem go moim duchem, aby nadał narodom prawo. Nie będzie krzyczał ani wołał, ani nie wyda na zewnątrz swojego głosu. Trzciny nadłamanej nie dołami, ani knota gasnącego nie dogasi. Ludom ogłosi prawo. Nie upadnie na duchu, ani się nie złamie, dopóki nie utrwali prawa na ziemi, a jego nauki wyczekują wyspy. Tak powiedział Bóg, Pan, który stworzył niebo i je rozpostarł, rozciągnął ziemię wraz z jej płodami, daje na niej ludziom tchnienie, a dech życiowy tym, którzy po niej chodzą. Ja, Pan, powołałem Cię w sprawiedliwości i ująłem Cię za rękę. Strzegę Cię i uczynię Cię pośrednikiem przymierza z ludem, światłością dla narodów. Bóg mówi, mój Mesjasz, mój Syn, Jezus, ustanowi sprawiedliwość na ziemi. On jako jedyny jest do tego przygotowany. Odczuł nasz ból, zniósł nasze cierpienie. Przeszedł mękę dla naszego zbawienia, więc nie tylko wie, jak panować nad wszechświatem jako wszechmocny Bóg, ale wie także, co oznacza cierpienie za innych. Kto inny miałby zaprowadzić sprawiedliwość na ziemi, jeśli nie ten, który mając absolutną moc, nie posługuje się przymusem, ale zaprasza i przekonuje, nie siłą swojej natury, ale pięknem swojego charakteru.